nasze oczekiwania frekwencja na pierwszym wykładzie. Także dziękuję Państwu w ogóle za przybycie, za to, że jesteście tutaj i możemy dzisiaj rozpocząć zajęcia w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Przysusze. Witam wszystkich serdecznie na wykładzie inauguracyjnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku pod tytułem Zarys dziejów Przysuchy. Witam przybyłych gości w osobach księży, księdza kanonika Stanisława Tracińskiego, księży Salezjanów Kazimierza i Henryka. Witam władze gminy i miasta Przysucha, pana burmistrza Tadeusza Tomasika, zastępcę burmistrza pana Adama Bogana. Witam przewodniczącego Rady Gminy Miasta Przysucha, pana Mirosława Pieszkała. Witam sekretarza Gminy Miasta Przysucha, Stanisława Wiodenka. Witam dyrektora publicznego gimnazjum Przysusze, pana Leszka Wamila. Witam naszego pierwszego wykładowcę, panią doktor Agnieszkę Zarychtę-Wójcicką. Witam was, drodzy studenci. To największa praca. Witam wszystkich, którzy byli na dzisiejsze nasze spotkanie inauguracyjne. Uniwersytet Trzeciego Wieku to ostatnio jedna z najpopularniejszych form edukacji ludzi starszych i dorosłych, podnoszących aktywnie spędzać czas poprzez kształcenie ustawiczne, aktywizację ruchową i twórczą. Idea utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku dojrzewała u mnie od dłuższego czasu. Dziękuję tym wszystkim, którzy pomogli mi w podjęciu decyzji i utworzeniu tegoż Uniwersytetu. Dzisiaj jesteśmy świadkami narodzin czegoś nowego. Szczególne słowa podziękowania kieruję do władz gminy na czele z burmistrzem Tadeuszem Tomasikiem za okazaną pomoc, za to, że będziemy mogli korzystać nieodpłatnie z pomieszczeń, z wyposażenia szkół podległych pod gminę Przysucha. Dziękuję pani Joannie Tokarskiej za okazaną pomoc i rozpropagowanie idei utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Przysusze. Dziękuję tym wszystkim, którzy złożyli ankietę i pozytywnie odpowiedzieli na nasz wniosek. Dzięki temu jesteśmy dzisiaj tutaj. Chciałbym teraz podziękować tym wszystkim, którzy podjęli się prowadzenia zajęć w naszym uniwersytecie. Dziękuję pani Bożenie Michałek. Dziękuję pani Małgorzacie Bajuk, gimnastyka rehabilitacyjna. Dziękuję pani Dorocie Stadnik, zajęcia komputerowe. Dziękuję pani Ewie Rytelewskiej, zajęcia panu Karolowi. Dziękuję panu Karolowi Szczepkowi, zajęcia do pana fizycznego. Dziękuję panu Adamowi Płóciennikowi, instruktorowi Nordic Walking. Dzisiaj razem tworzymy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jak on będzie, zależy to od nas. Zapraszam wszystkich do aktywnego działania na rzecz naszego nowego dziecka. Dziękuję. Czcigodni księża, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że dziś pomysł, który zrodził się w głowie tego człowieka, pana Mirosława Kubiczuka, dyrektora Domu Kultury przed kilkoma miesiącami, materializuje się. Jesteśmy świadkami czy uczestnikami inauguracyjnego spotkania Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Bardzo dziękuję panu dyrektorowi, pani Jasi Tokarskiej, która, jak mówi pan dyrektor, jako przedstawicielka Grudu Seniora współuczestniczyła również w tym, by ten uniwersytet, czy ten pomysł utworzenia uniwersytetu się zmaterializował. Kierujemy go, jak powiedział pan dyrektor Pilipczuk, do osób, które aktywność zawodową już mają poza sobą,
dysponują, jak nam się wydaje, dużą ilością wolnego czasu i chcielibyśmy, aby ten wolny czas wykorzystali właśnie studiując w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję wszystkim. Dziękuję z góry tym, którzy poprowadzą zajęcia. Myślę, że te zajęcia dla Was będą ciekawe, że Uniwersytet będzie miejscem nie tylko zdobywania nowych umiejętności, ale przede wszystkim dobrej zabawy. Patrząc po sali, studentek mamy dużo, studentów mniej, ale żywię taką nadzieję, że w najbliższej przyszłości, kiedy dobra opinia na temat Uniwersytetu pójdzie na przysłuchę, a gminę przysłucha, będziemy również zwiększali nasze grono, przybędzie nam, jak sądzę, również studentów. Panowie zawsze są bardziej tacy oporni, może wstydliwi, więc zachęcajcie, żeby również wspólnie tutaj z nami uczestniczyli. Wszystkiego co najlepsze, by ten pomysł jak najlepiej się materializował, by przynosił Wam satysfakcję, byście uzyskiwali to, czego oczekujecie. Dziękuję bardzo. Księże dziekanie, rodzi się coś nowego, to może zacznijmy to z Bożym błogosławieństwem modlitwą. Nawiązując jeszcze tutaj do słów Pana Burmistrza, która gdybyś przyszła, żeby zaproponować, że na następne spotkanie każda studentka przyprowadza studenta. A więc znajomego, ciężko będzie. Ale takie zadanie na sam początek. My znamy przysłowia i pewnej mądrości i powiedzenia, które charakteryzują nasz naród polski. Jedno z tych mówiących, podkreślających zawierzenie Panu Bogu, to brzmi, że bez Boga ani do proga. Czyli wszystko, co było w katolickiej Polsce, w katolickiej rodzinie, co rozpoczynało się z Bogiem, który jest źródłem mądrości, świętości, a przecież to spotkanie tutaj to również korzystanie z tego, aby ubogacać swoją wiedzę, kształtować rozum, również kształtować ducha poprzez spotkanie z tym, co jest wytworem ludzkim, a więc tym pięknem, które ludzie wytworzyli, którzy wypracowali, którzy nam przekazują i który może nas ubogacić. Dlatego rozpocznijmy to, mam nadzieję, dzieło, które przyniesie zapewne wielkie owoce dla tych, którzy się zdecydowali, którzy jeszcze przybędą i którzy są tutaj obecni. Tak niedawno w liturgii Ewangelii czytaliśmy słowa, gdzie Chrystus mówi, gdy będziecie się modlili, i wtedy przekazał, bo uczniowie mówili, Panie, naucz nas modlić się. I Chrystus nauczył nas modlitwy Ojcze nasz. Dlatego teraz powstajmy wszyscy i wspólnie tę modlitwę zanieśmy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Także dziękuję księdzu Dziekanowi za modlitwę, za błogosławieństwo. Teraz młodsze, myślę, tak mogę powiedzieć, koleżanki z ławy szkolnej, dziewczynki z podstawowej szkoły publicznej w Przysusze zapowiadają się w utworze muzycznym. W uroczystym otwarciu spotkania dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka przedstawiła zebranym szczegółową historię Przysuchy. Mówi się, że jakiś bardzo dowcipny człowiek nazwał naszą miejscowość Przysuchą, ponieważ nigdzie w pobliżu nie było tylu stawów, bagien,
od dawna ludność skarżyła się na wilgotne malarstwo powietrza. I skąd ta nazwa? Otóż prawdopodobnie przy suchym lub celowo osuszonym na potrzeby osadnictwa terenie osiedliła się pierwsza grupa rolników. Przede mną tuż po spotkaniu inauguracyjnym pan burmistrz, pan Tadeusz Tomasik, witam serdecznie, a przede wszystkim no, gratuluję. Pomysł no, godny uwagi i przede wszystkim tak powiedzmy sobie szczerze, społeczeństwo się starzeje i to nie tylko w przysusze i znalezienie dla nich właśnie tak cennego organizowania czasu to jest czymś wspaniałym. Bardzo dziękuję za gratulacje. Te gratulacje należą się nie tylko dla mnie. Mówiłem o ojcach pomysłodawcach, mówię o dyrektorze Domu Kultury, panu Mirosławie Pilipczuku, mówię o opiekunce klubu seniora, bo oni byli inicjatorami, oni to wszystko przełożyli na grunt taki praktyczny. My jesteśmy jako samorząd przysuski tymi, którzy wspierają takie inicjatywy, bo rzeczywiście jest taka potrzeba. Ludzie po tej, o czym mówiłem na wstępie, po tej aktywności zawodowej, no też oczekują nie tylko tego, by się zamknąć dzisiaj w domu i spędzać czas przed telewizorem, ale wyjść na zewnątrz, by spędzić czas w gronie swoich koleżanek, kolegów, wymienić się swoimi doświadczeniami. Przecież samotność czy pozostawanie w domu jest czymś bardzo złym, więc wydaje nam się, zresztą po frekwencji widać, że był to pomysł trafiony i mam nadzieję, że będzie się cieszył no, coraz większą popularnością w przyszłości. Ja powiem, że przykład idzie od góry zawsze. Czy pan burmistrz będzie, nie wiem, chociażby, bo to jest w takim wieku, nawet już jesieni czy średnim, ludzie dużo spacerują. Wiem, że pan burmistrz bardzo dużo w tej chwili porusza się. Czy te takie zajęcia, które wiadomo, ruchowe, czy pan burmistrz, nie wiem, chociażby ze swojej strony osobowością może zaszczycić od czasu do czasu w miarę możliwości czasu? Jak najbardziej. Żona żartowała, kiedy dzisiaj mówiłem, że idę na otwarcie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, mówi to zarezerwuj nam miejsce. Również, bo niebawem, mówi, też trafimy tam jako emeryci, mówi, być może będziemy tymi uczestnikami czy studentami, jak żartowała tego uniwersytetu. Jak najbardziej. W mojej sytuacji niestety potrzeba, więc tak ruchu spowodowała, że muszę się ruszać. No więc ostrzegam wszystkich, że lepiej wcześniej niż później pod przymusem, więc na pewno tak. Każdą wolną chwilę, którą mam, wykorzystuję i jeśli będzie taka okazja, by z tymi właśnie uczestnikami czy uczestniczkami tego uniwersytetu gdzieś spotkać się na trasie, to z przyjemnością się spotkam i razem pospacerujemy. Jesteśmy świadkami wielu imprez w Przysusze i myślę, że to ta następna grupa, która będzie się tworzyć, to też będzie jakąś inicjatywą właśnie do takich spotkań okolicznościowych, tak mi się wydaje. Na to liczymy. Wyczuwaliśmy potrzebę ze strony mieszkańców i co najważniejsze, patrząc na frekwencję, zresztą co było widać, kiedy również telewizja Mazowsze nagrywała te programy, właśnie większość tutaj naszych uczestników, czy tych, którzy zasiadają na widowni, to właśnie ludzie już w podeszłym wieku, młodzież sobie gdzieś tam znajduje te swoje zajęcia przy komputerze, w inny sposób wypełnia, a ci ludzie potrzebują czegoś takiego. I my wyczuwając tą potrzebę właśnie wychodzimy naprzeciw i liczę, że nie jest to ostatnia inicjatywa. Myślę, że na kolejne nie będziemy długo czekać. Życzymy tego i co? Czekajmy i bądźmy tak usatysfakcjonowani jak dzisiaj. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. A przede mną główny twórca dzisiejszych nie tylko uroczystości, ale takiego przedsięwzięcia, które myślę, że będzie trwało i trwało. Pan dyrektor Domu Kultury, pan Mirosław Pilipczuk. Czy dzisiaj chyba satysfakcja taka mała? Mówię mała, skromnie. Znaczy ja myślę, że po pierwsze zaskoczenie. Satysfakcja na pewno bardzo duża, bo odpowiedziało z tego, co pan sam widział, bardzo dużo osób pozytywnie przyszło na ten nasz pierwszy wykład. I teraz myślę, że jeżeli my, jako ci organizatorzy,
ludzie, którzy poprowadzą te zajęcia małe, stworzą odpowiednią atmosferę, wytworzy się coś na wzór rodziny, to nasza rodzina może się rozrastać, a tu będziemy mogli spotykać się z ciekawymi ludźmi, którzy będą prowadzili ciekawe wykłady, będziemy poznawali raz swoją historię, swoje korzenie, odnajdywali, a z drugiej strony będziemy pogłębiać wiedzę w innych dziedzinach, bo tak jak w ankiecie zaznaczało sporo osób, na przykład tematy dotyczące medycyny, literatury, kultury, sztuki. Mam nadzieję, że uda się nam również trochę integracji na polu, powiedzmy, wyjazdu, czy to na wycieczkę do teatru, bądź spotkania przy ognisku na zakończenie tego semestru. Jeżeli to wszystko się jakoś tam poukłada, to myślę, że będzie to fajna inicjatywa, a ludzie, jeżeli będą się dobrze czuli, to myślę, że nie będzie problemu, żeby to kontynuowane było przez następne lata. Ja jakiś wstępny, nazwijmy to, plan tego semestru już mam, jeżeli chodzi o zajęcia, wykłady i tak dalej. Zobaczymy, jak ruszą zajęcia ćwiczeniowe. No i poczekajmy, zaprosimy pana z kamerą do nas na następny wykład, na następne wykłady. Ja miałem właśnie zapytać, wie mi pan, czy będą właśnie rozszerzane jakieś te zajęcia, ale słyszymy, że tak. Naprawdę te pana pomysły by tylko wdrożone były i zapewne będą się cieszyć dużym powodzeniem. Więc tak naprawdę to trzeba tylko kibicować i zapytać może na jakiś taki może w humorystyczny sposób, czy będą też dyplomy ukończenia pierwszego semestru, czy... To znaczy, zaskoczyłem pytaniem. Nie, ja myślę, że tutaj nie zaskoczy pan mnie pytaniem. Ja szedłem w kierunku przygotowania znaczka pamiątkowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nawet takie znaczki już mam, projekt. Przygotowuję legitymację studenta, także też to będzie. Jeżeli dojrzeje do, powiedzmy, decyzji odnośnie wydania indeksów, to myślę, że takie indeksy będą i wtedy słuchacze nie będą czekali na sesję egzaminacyjną, ale będą mogli uzyskać wpis bezpośrednio po wykładzie. Także to, co zaczęliśmy od historii Przysuchy. Chciałbym, żeby było kontynuowane, że na jednym z najbliższych wykładów, żeby burmistrz gminy miasta Przysucha powiedział o zadaniach własnej gminy nałożonych przez ustawodawcę. Powiedział o tym, jak Przysucha się rozwija. To, co powiedziała pani doktor Agnieszka Zarychta. Przyjechała, płakała, że taka ta Przysucha jest. Dzisiaj jest zadowolona, że tutaj mieszka. Myślę, że burmistrz ma też co do powiedzenia odnośnie tych zmian, których jest autorem, które w jakimś sensie dzięki niemu się dokonały. Kolejnym takim tematem wykładu, o którym myślałem, w związku z tym, że wiele osób jest starszych i dotyka nas problem zdrowia, że być może, że dobrze by było, żeby poprosić kogoś z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby powiedział, co my mamy w pakiecie na przykład POZ-u. Jakie badania, jakie świadczenia lekarze pracujący w ośrodkach zdrowia są zobowiązani wykonać dla nas jako ludzi zapisanych w ramach POZ-u. Jak ubiegać się o skierowanie do sanatorium? Jaką ścieżkę trzeba przejść, żeby dostać się do specjalisty? A później chciałbym zapraszać lekarzy, specjalistów, którzy by powiedzieli trochę o chorobie, jak ją rozpoznawać i jak prowadzić profilaktykę, żeby ona się już nie rozwijała albo w ogóle się nie zaczęła. Także takich pomysłów w głowie jest sporo, nie? Natomiast będzie to wiązało się również z tym, czy ludzie będą chcieli przyjechać z takim wykładem, czy też nie. No. Oczywiście. Pomysł burza, powiem szczerze, no czego? Czekamy tylko i będziemy kibicować na realizację, a przede wszystkim jeszcze raz mimo wszystko gratulujemy, bo początek naprawdę wspaniały. Przejście z mniejszej sali, bo się ludzie nie mieścili, na wielką salę widowiskową. To, o czym świadczy i tego trzeba... Dziękuję bardzo, dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy dalej się spotykać. Oczywiście. Dziękuję. Dziękuję ślicznie.